Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał i poszedł do domu. Posłuchajcie tych słów. Bóg poddał Abrahama próbie. Zawołał na niego: Abrahamie, Abrahamie, a on odpowiedział: jestem tu. Rzekł mu Bóg: weź swojego umiłowanego syna Izaaka, którego tak bardzo kochasz, i idź do krainy wysoko położonej. Tam, na jednym ze wzniesień, które ci wskażę, złóż mi go na ofiarę całopalną. Na szczęście ta historia kończy się happy endem. Możemy przeczytać o niej w Księdze Rodzaju, 22 rozdział, pierwszy werset i dalej. Praktycznie cały 22 rozdział. I ciągle pojawia się to pytanie, dlaczego Bóg poddał Abrahama tak wielkiej próbie? Co chciał tym osiągnąć? Czy Bóg w ogóle może coś takiego robić? Może, jest Bogiem. Bóg jest miłością, Bóg jest prawdą, On się nigdy nie myli. On zawsze jest miłością. On nie staje się miłością, On po prostu nią jest. On jest odwiecznym Bogiem i odwieczną miłością. Jeśli zrozumiemy, czym była ofiara całopalna, zrozumiemy w ogóle sens ofiary całopalnej, to wtedy zrozumiemy tę próbę i zrozumiemy, dlaczego Bóg w ogóle mógł chcieć od Abrahama tej próby. Ofiara całopalna to znak łączności z Panem Bogiem. Abraham był w łączności z Panem Bogiem. Miał z Nim relację i to mocną relację. Ofiara całopalna to posłuszeństwo Bogu. To jedność z Panem Bogiem. To miłość. To wdzięczność za błogosławieństwo. Ofiara całopalna nie jest ofiarą przebłagalną. Ofiara przebłagalna jest wtedy, kiedy na przykład mąż zrobił coś złego przeciwko żonie. Obraził ją, zranił ją. Żona jest obrażona i to śmiertelnie, bo mąż popełnił grzech śmiertelny wobec swojej żony. Mąż kocha żonę i chce to naprawić, więc idzie do kwiaciarni i kupuje najdroższe kwiaty, na jakie go stać. I przynosi te kwiaty jako ofiarę przebłagalną. Klęka na oba kolana, błaga ją: kochanie, przepraszam, już więcej tego nie zrobię, wybacz mi. I tutaj wersja optymistyczna. Żona przebacza, chociaż niektóre nie przebaczają. Ale w tej wersji będzie inaczej. Trzymajmy się tej optymistycznej wersji. Przebacza, zapomina i znowu są jednością. Ale ich miłość potrzebuje jeszcze jednej ofiary. Ofiary całopalnej. I mąż o tym wie. On chce się jeszcze bardziej zbliżyć do niej. On już ma przebaczone, ale on chce pokazać jej, że teraz będzie walczył o nią jeszcze bardziej. Idzie do tej samej kwiaciarni, kupuje dokładnie te same kwiaty za tą samą cenę. Klęka na dwa kolana, całuje ją w rączkę i mówi: proszę. Ona pyta się: znowu coś zrobiłeś? Nie, nic nie zrobiłem. Te kwiaty są, bo powinny być już dawno. To jest ofiara całopalna. Moja wdzięczność za Twoją miłość. I Bóg domaga się takiej miłości. Bóg daje miłość i chce, żebyśmy my odpowiadali na miłość miłością. Chce nas kochać i chce być kochany przez nas. To jest normalne, naturalne. Bóg nie tylko nas kocha, ale chce być też kochany.
Więc to była normalna próba. I tylko Abraham mógł ją przejść, bo Abraham był naprawdę człowiekiem bliski Boga sercu. Zresztą jest uważany za wzór do naśladowania. Powinniśmy naśladować Abrahama. Powinniśmy być posłuszni aż do śmierci. I powinniśmy pamiętać o tym, że Bogu się to po prostu należy. Tak jak żonie należą się te kwiaty. I w dzisiejszej Ewangelii czytamy właśnie o tym, jak Jezus przebacza człowiekowi, który jest sparaliżowany, który sam nie może przyjść do Niego, który jest przyniesiony przez miłość Jego przyjaciół, którzy mieli wiarę, którzy przynieśli właśnie tego, który nie mógł sam przyjść. I człowiek nie może sam przyjść do Boga. Dlatego Bóg staje się człowiekiem. Nazwali Go Jezus, Emanuel, Bóg z nami. I On odda swoje życie za nas. Stanie się ofiarą przebłagalną, ale także ofiarą całopalną. I zbliży nas do Ojca. I przez to Ojciec zbliży się do nas. Bóg chce jedności z nami. Chce obdarzać nas miłosierdziem. Paralityk mógłby powiedzieć: nie, sorry, nie przebaczaj mi grzechów, bo ja nie mam grzechów. Miał. I my mamy. Każdy człowiek ma grzechy. To grzechy oddalają nas od Boga. I to jest prawda o nas. Prawda o Bogu jest taka, że Bóg jest niezmienny w swojej miłości. Chce kochać i chce być kochany. Prawda o nas jest dużo gorsza, ale jest prawdą. Jesteśmy grzesznikami. I Jezus daje nam przebaczenie. On jest już u Ojca, siedzi po prawicy Ojca, ale zostawił nam sakramenty. Zostawił nam siebie w sakramentach. I korzystajmy z sakramentu pojednania. Jeżeli nie będziemy przyjmować tego sakramentu, nie będziemy korzystać z tego sakramentu, to nie będziemy mogli odpowiedzieć miłością na miłość, którą nas Bóg chce obdarowywać i obdarowuje nas nieustannie. Zobaczcie, co się dzieje ze sparaliżowanym, kiedy zostają mu przebaczone grzechy. Odzyskuje także ciało. Dusza jest czysta, bo nie ma już grzechu, bo jest jej odpuszczone, ale ciało jeszcze cierpi. I Jezus mówi: uzdrawiam cię. I dochodzi do uzdrowienia. Bo człowiek to nie jest tylko ciało. Człowiek jest także duszą. Dzisiaj spotkałem człowieka, który nie rozumie tego. Mówi: gdzie jest moja dusza? Ja jej nie czuję. Ja czuję ciało. Moje ciało jest głodne. Moje ciało jest spragnione. A gdzie jest dusza? Nie czuję duszy. Czujesz, tylko często nawet nie jesteś świadomy, że to jest dusza. Dusza to twoje myśli, które zabierzesz ze sobą wtedy, kiedy opuścisz swoje ciało. Kiedy twoje ciało umrze, to myśli zostaną, nie znikną. Dusza to twoje serce, to twoje uczucia. Uczucia się nie zmienią, zostaną. Ciało zgnije, zjedzą je robaki. Jeśli będzie święte, to nie. Dusza to to, co czujemy, co myślimy. Często źle się czujemy, często źle myślimy. Jezus chce nas odkupić. On już nas odkupił, ale często my tego nie doświadczamy, bo nie zbliżamy się do Niego. Dzięki Bogu, że ten sparaliżowany miał tych ludzi, którzy go przynieśli, tych, którzy go kochali. Kochali go oczywiście dzięki miłości, której sami doświadczyli od Ojca. I jeśli my doświadczymy miłości od Ojca przez Syna w Duchu Świętym, to wtedy będziemy mogli przyprowadzać innych sparaliżowanych do miłości.
Boże, jakie to jest piękne. To wszystko jest logiczne. Biblia jest logiczna. Jak masz jakieś pytania, jak nie rozumiesz czegoś, to badaj pisma. Pytaj się tych, którzy już coś tam zrozumieli. Słuchaj Kościoła, słuchaj nauczania. Bo to wszystko jest ze sobą spójne. Biblia jest naprawdę spójna. Jeśli masz pytania, to znaczy, że czytasz Biblię, że rozmyślasz nad Biblią. A ten, kto rozmyśla nad Biblią, ten już można powiedzieć, że jest szczęśliwy. Tak jak jest napisane w pierwszym psalmie. Boże, rozgadałem się. Mógłbym gadać jeszcze długo, ale trzeba kończyć. Pamiętajmy, Bóg zawsze jest miłością, kocha nas, ale chce być także kochany. I żeby doświadczać miłości Boga, to trzeba złożyć ofiarę przebłagalną. Jezus ją już złożył. I trzeba także złożyć ofiarę całopalną. Kiedy nam zostanie przebaczone, Bóg domaga się także miłości, bo jest miłością. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie na krzyżu, że zgodziłeś się na to wielkie cierpienie. Dziękuję Ci za to, że pozwalasz mi w ciągu dnia spotykać się z Tobą, przychodzić do Ciebie na adorację, na mszę świętą, spotykać się z Tobą we wspólnocie, na modlitwie, przez czytanie słowa, w tych wszystkich dziełach miłosierdzia, które mogę czynić dzięki Tobie. W ogóle dziękuję Ci, Boże, za wszystko, za to, że Ty jesteś taki kochany. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.